Panie dyrektorze, po pierwsze chciałabym zacząć od podstaw, jak zwykle ktoś to nie wszystko o wszystkim wie. Co to jest ta cyberprzestrzeń i co to jest cyberbezpieczeństwo? No właśnie, jeszcze do niedawna tak naprawdę można powiedzieć, że 2 lata temu mało kto w Polsce wiedział, czym jest cyberbezpieczeństwo. W ogóle się o tym nie mówiło. Oczywiście sytuacja taka, można powiedzieć, geopolityczna kompletnie zmieniła sytuację i bardzo często w wielu kanałach informacyjnych zaczęto mówić właśnie o cyberbezpieczeństwie. W związku z tym jest to na pewno, są to zagrożenia, które są dostosowane do obecnej sytuacji też. Jest to efekt tego, że cały świat zmienił się po sytuacji covidowej. Wszyscy przeszliśmy tak naprawdę w większości na zdalną komunikację, coraz częściej używamy internetu, coraz częściej używamy aplikacji i to wszystko powoduje, mówiąc krótko, bardzo atrakcyjne przestrzenie dla osób, które no, chcą albo coś ukraść, albo powiedzmy namieszać w jakichś systemach. W związku z tym jest to na pewno przestrzeń taka, która jest bardzo podatna na wszelkiego typu zagrożenia. A co tam mogą tam ukraść w cyberprzestrzeni? No, w tej chwili tak naprawdę mogą ukraść wiele rzeczy. To znaczy świadomość rośnie też firm na przykład, dlatego że też osoby, które kierują organizacjami różnymi, nie do końca też zdawały sobie sprawę z tego zagrożenia, dopóki w ogóle nie dotknie ich takie zagrożenie i takie taki atak na przykład, którego powodem jest wyciek danych klientów na przykład. Są to straty już idące w miliony złotych, miliony dolarów, dlatego że problem oczywiście nie dotyczy tylko Polski, tylko problem jest ogólnoświatowy. Jest takie badanie, które też pokazuje na przykład, że w tym roku, w zeszłym roku było około 120 milionów ataków w ciągu jednego dnia. Jest to przeogromna liczba, natomiast też badania, które pojawiły się pod koniec zeszłego roku dotyczące Polski, pokazały, że liczba ataków diametralnie wzrosła i tak naprawdę ilość ich również zdumiała ekspertów, którzy absolutnie nie spodziewali się takiej ilości ataków. Czym to jest związane? Na pewno sytuacja geopolityczna, sytuacja związana z wojną, ale wracając też do samej kwestii świadomości cyberbezpieczeństwa, to też można powiedzieć, że waga cyberbezpieczeństwa znacznie wzrosła. Ma to miejsce, między innymi początki tego typu sytuacji były, jak spotykali się na przykład głowy państw, spotykają się i rozmawiano na przykład o bezpieczeństwie militarnym, bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie zdrowotnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w tej chwili cyberbezpieczeństwo jest kluczowe. No, na przykład wojna w Ukrainie nie rozpoczęła się od działań militarnych na polu, tylko była poprzedzona właśnie atakami cybernetycznymi. W związku z tym jest to sytuacja, która jest, można powiedzieć, naturalna, jeżeli chodzi o czasy, w których żyjemy. Każdy powinien mieć świadomość zagrożeń cybernetycznych. Każdy powinien mieć świadomość tego, że właśnie atak hakerski może dotknąć ich również osobiście. I to ma miejsce. To są ogromne ilości tego typu akcji. Sytuacje związane na przykład z wysyłaniem linków na telefony, wyłudzaniem to, że jakichś pieniędzy. Tam paczka nie doszła, dopłać tak troszkę, jest, albo tak że nie zapłaciłeś coś tam parę złotych za prąd. Czy tak to jest, jest wszystko, dobrze rozumiem, że właśnie cyberbezpieczeństwo? Tak, absolutnie tak. Ja myślę, że jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja jest, dlatego że przy COVID-zie na przykład świat się zatrzymał. To znaczy wszystko przestało działać, ale jedna rzecz nie przestała działać, wręcz się zwiększyła, to była ilość ataków właśnie hakerskich, dlatego że wykorzystywali kontekst w internecie związany z COVID-em. Wszyscy tak naprawdę szukali jakichś informacji i klikaliśmy dosyć spontanicznie na różne, różne tego typu linki. I wiązało się to oczywiście z zagrożeniami, to jest przejmowanie haseł, przyjmowanie jakichkolwiek danych, które, mówiąc krótko, są naszymi danymi, które powinny być strzeżone. No i to jest właśnie sytuacja, z którą się mierzymy w tej chwili. Ilość ataków rośnie ogromnie każdego dnia. No domyślam się w związku z tym, żeby skrócić może mój wywód żebyśmy przeszli też do tematu, który pewnie będzie bardzo interesował naszych widzów, że skoro rośnie zagrożenie, to rosną też pewnie szanse pracy w zawodzie ochrony cyberprzestrzeni. Absolutnie tak. Mamy w Polsce szczególnie taką sytuację, ale też można powiedzieć, że nie tylko w Polsce. Tu się poprawię od razu, dlatego że znowu rzecz dotyczy całego świata, dlatego że jest ogromna przestrzeń, ogromne zapotrzebowanie na właśnie osoby, które będą pracować w tej branży, będą gotowe merytorycznie na odpieranie tych ataków. Czyli mówiąc krótko, trzeba przygotować osoby do pracy w cyberbezpieczeństwie. Ilość stanowisk pracy oczekujących właśnie na nowych pracowników jest przeogromna. Natomiast branża cyberbezpieczeństwa ma dosyć unikatową cechę. To znaczy wcale nie trzeba być jakimś specjalistą. Tak naprawdę każdy może spróbować, czy nadaje się w ogóle do pracy w tej branży.
Między innymi dlatego, że mówimy o branży, która jest bardzo młoda. Tutaj na przykład w Polsce nie ma specjalistów, cyberspecjalistów, którzy mają po 40-50 lat doświadczenia. Tak jak na przykład lekarze czy prawnicy. Nie, to jest nowa branża. To osoby, które teraz są ekspertami, tak naprawdę za kilka lat będą właśnie specjalistami, będą takimi osobami, które będą miały właśnie takie doświadczenie. Czyli wnioskuję, że jest duże zapotrzebowanie, dużo miejsc pracy, a niewiele osób na razie, które potrafią pracę robić. Czy w związku z tym jest to szansa dla osób, które nie mają na razie żadnego w tym kierunku ani przeszkolenia, ani wiedzy, ani umiejętności? Tak, jak najbardziej. My też na co dzień właśnie zajmujemy się przygotowaniem tego typu osób do pracy w cyberbezpieczeństwie. Jak? Mówiąc krótko, szkolimy te osoby. Proces rekrutacji takich osób nie tylko w Polsce, na całym świecie, dlatego że ja reprezentuję firmę, która jest firmą globalną, która ma swoje źródło i czas powstania to jest ponad 25 lat temu w Izraelu. Izrael jest absolutnie liderem, jeżeli chodzi właśnie o tego typu specjalizacje. Między innymi dlatego, że jest, ma taką lokalizację i taką historię. No, tak. Chyba flagowy, prawda, i najsłynniejszy w tej chwili w Polsce absolutnie. Produkt Pegasus. Chyba też w tej dziedzinie mniej więcej działa. To mniej więcej działa. W tej dziedzinie, ale bym też nie łączył tych dwóch kwestii, natomiast tutaj mówimy o specjalistach, czyli ekspertach, którzy właśnie przygotowują programy szkoleniowe, przygotowują i na co dzień pracują w cyberbezpieczeństwie. To jest absolutnie unikatowa rzecz. Czyli mówiąc krótko, jest możliwość w tej chwili już na każdym kontynencie, bo te zajęcia prowadzimy na każdym kontynencie. W Polsce jesteśmy od 3 lat i też z sukcesem przygotowujemy właśnie osoby do wejścia w ten rynek. A drogie jest takie szkolenie? Jeśli ktoś, na przykład ja teraz chciałabym przyjść do Państwa się nauczyć, to ile, z jakim kosztem? Jest to pojęcie względne. Już pani mówię dlaczego. Dlatego, że jakby nie ma takiej sytuacji, że musimy inwestować jakieś duże pieniądze w ciemno. Co to oznacza? To oznacza, że program szkoleniowy jest podzielony na 2 etapy. Mhm. Pierwszy etap kosztuje 500 zł. Mhm. Tak naprawdę każdy może ocenić. Oczywiście nie będziemy tutaj mówić, czy to jest dużo, czy mało. Drugi etap kosztuje 23 tysiące. Również to jest kwestia indywidualna. Natomiast ten pierwszy etap właśnie jest po to, żeby przyjść, zobaczyć, czy małym ryzykiem finansowym, małym nakładem, zobaczyć, jak wygląda taki program, jak wyglądają eksperci, którzy pracują, jak wyglądają wykłady, jak wyglądają narzędzia, których cyberspecjalista używa, jak wygląda właśnie branża. I to wszystko jest po to, żeby przyjść, zobaczyć na 30 godzin. Wystarczy poświęcić 3 weekendy, tak naprawdę sobota, niedziela od 9 do 17. I po tym okresie, no przede wszystkim trzeba mieć też rekomendacje od nas, że można iść dalej, ale też jeżeli jest chęć po stronie tego danego potencjalnego pracownika, to oczywiście może zainwestować właśnie w rozwój swojej przyszłości, zdobyć zawód, który absolutnie zmieni jego życie. I to jest prawda. A gdybyśmy mogli powiedzieć, jakie mniej więcej, na jakie zarobki później może liczyć? Bo no czyli rozumiem, że jest duża szansa, że jak już ktoś zapłaci za kurs, to że będzie miał pracę. Praktycznie jest to, co pan mówi, jeśli państwo jeszcze eliminujecie osoby, które się nie nadają, no to załóżmy, że jeśli ktoś przejdzie do tego kolejnego etapu szkolenia, no to ma dużą szansę, że dostanie pracę. Na jakie pieniądze może liczyć? Na jakie pensje? No właśnie, i to też jest od razu odpowiedź tak naprawdę, czy jest to duża inwestycja, dlatego że osoby po naszym programie, który trwał około roku czasu, to jest rok czasu bardzo intensywnej nauki, tak naprawdę to powinien być priorytet, nie tylko obecność na zajęciach, ale również ogromna praca w domu. Po tym roku nauki ta osoba jest gotowa do pracy w cyberbezpieczeństwie. Zarobki dla takiego juniora tak naprawdę, czyli osoba, która rozpoczyna w ogóle pracę, to są gdzieś w okolicach około 10 tysięcy. Natomiast po kilku latach, dwóch, trzech latach, tak naprawdę mówimy o wynagrodzeniach rzędu 20, 30, 40 tysięcy lub więcej, co jest absolutnie też, tak jak powiedziałem, odpowiedział od razu, czy jest to inwestycja, która jest warta, warta zachodu. I kolejną rzeczą bardzo istotną jest jeszcze fakt, że de facto możemy zdobyć nowy zawód i po pierwsze możemy mieszkać sobie w Polsce, ale pracować dla innego kraju. Możemy również wyjechać z kraju tak naprawdę i pracować dla Polski, albo wyjechać z kraju w dowolne miejsce na świecie i również pracować sobie dla dowolnego kraju, dla dowolnej firmy i to ma miejsce. Żadna inna branża nie daje takich możliwości w tej chwili. A jak wygląda taki dzień pracy kogoś specjalisty od cyberbezpieczeństwa? Czy musi być w jakimś, zawsze na materiałach pokazujemy jakieś ciemne pomieszczenie z wieloma czerwonymi światełkami, ktoś siedzi, coś tam naciska. Jak to wygląda w praktyce i tak naprawdę? Nie do końca też. To właśnie też raport, o którym pani wspomniała, który przygotowany jest z HR-ka.
pokazał jedną rzecz. To znaczy oczywiście sytuacja covidowa spowodowała, że wszyscy przenieśliśmy się do sieci i pracujemy zdalnie. Również ta sytuacja ma miejsce w cyberbezpieczeństwie, czyli głównie pracuje się właśnie zdalnie. Ale już po tym okresie covidowym widać też takie ruchy, że niektóre osoby chcą wrócić do firmy i pracować hybrydowo. I najczęściej tak naprawdę wybieraną właśnie formą pracy jest praca hybrydowa, czyli część w domu, część, część właśnie w firmie. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda stanowisko pracy, jest to bardzo indywidualna sprawa. Dodam tylko też, bo to też jest duży temat, że w cyberbezpieczeństwie można mówić, można iść tak naprawdę dwoma drogami, to znaczy specjalizować się w tak zwanym red teamie, czyli być osobą, która jest przygotowana do, można powiedzieć, pierwszej linii, osoby, która jest gotowa odpowiadać na ataki, ale również atakować i prowadzić testy, pentesty, mówiąc krótko, czyli sprawdzać aplikacje webowe, mobilne i tak dalej. I to są bardzo proaktywne osoby, które nie lubią nudy, lubią, że jak coś się dzieje. Natomiast jest jeszcze druga ścieżka, trochę bardziej spokojna, można powiedzieć. Nazywa się Blue Team i tutaj tak naprawdę przygotowujemy osoby do tego, żeby były gotowe do obrony, mówiąc krótko, organizacji, również różnych systemów i aplikacji. To jest trochę inny sposób przygotowania. Także to są dwie ścieżki na pewno, które są dostępne. U nas takie programy właśnie są realizowane. Oba programy też są, jeszcze warto myślę dodać, realizowane przy współpracy z dwoma największymi uczelniami w Polsce, dlatego że Red Team realizujemy właśnie z Uniwersytetem Warszawskim, a Blue Team realizujemy z Uniwersytetem Jagiellońskim. To też pokazuje i też w ogóle w portfolio firmy, tak naprawdę jeżeli chodzi o to całe know-how, wiedzę, mamy jedne z największych uczelni na świecie. To jest na przykład University of New York, University of Michigan i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że też w Stanach ten temat jest absolutnie, ma się bardzo dobrze i też jest bardzo duże zainteresowanie właśnie, żeby przebranżowić się, mówiąc krótko. Jak w Stanach pan mówi, że już jest to duży temat, to znaczy, że tam już jest więcej ludzi, którzy to potrafią robić, a w Polsce, rozumiem, jest ciągle jeszcze... Tak. Czyli jest to taki obszar wymarzony właściwie dla osób, które by chciały zmienić pracę i zacząć od nowa. Jeszcze mam pytanie, bo przed rozmową żeśmy o tym rozmawiali. Czy trzeba być, nie wiem, informatykiem i świetnie znać komputery, czy jakieś matematykiem? Kto może spróbować? Tak naprawdę... Prawie każdy. Też mamy taką sytuację, że tak jak powiedziałem, może przyjść spróbować każda osoba, która po pierwsze na przykład nudzi się w obecnej pracy, osoba, która na przykład uważa, że stać ją na więcej, że chce więcej zarabiać, że jest w niej jakiś potencjał, który jest niewykorzystany, że na przykład chce mieć pracę, która ma większy sens. Tutaj warto dodać, że praca w cyberbezpieczeństwie daje większy sens. To jest służenie ludziom. Tak naprawdę jesteśmy cały czas po dobrej stronie mocy. Oczywiście są też hakerzy, którzy właśnie są po tej ciemnej stronie, ale my jesteśmy po to właśnie, żeby poradzić sobie z tego typu osobami i też, mówiąc krótko, realizować ten i sprawiać, żeby ten świat był bezpieczniejszy. To, o czym mówiłem też wcześniej, że jest ogromna liczba zagrożeń i praktycznie ona występuje w każdej branży. Też proszę zauważyć, też przed nami jest jeszcze sztuczna inteligencja, rozwój sztucznej inteligencji, rozwój telemedycyny i tak dalej. Tak naprawdę w tej chwili wszystko jest w sieci i również te rzeczy są podatne właśnie na jakiekolwiek ataki, dlatego że to są dane dotyczące naszego zdrowia, naszego życia. Natomiast wracając do pani pytania jeszcze, kto się zgłasza? Kto właśnie? Tak naprawdę mogą być to osoby na przykład, które mają jakieś doświadczenie już w IT i chcą zdobyć nowe kompetencje. Mogą być to osoby absolutnie, które nic nie wiedzą o IT, kompletnie od zera. Jesteśmy gotowi do tego, żeby przygotować takie osoby. Ale albo też mogą być to osoby, które mają już doświadczenie duże w IT i tak naprawdę chcą dostać certyfikat, chcą dostać nowe umiejętności, nowe kompetencje do tego, żeby się realizować, ale też więcej zarabiać. Zatem jeszcze jedno zdanie tylko, że u nas może być na przykład osoba, która pracowała na budowie, chce się przebranżowić, ale również są prawnicy tak naprawdę, którzy również szukają nowych specjalizacji. Nauczycielki, tak. Ja też ostatnio rozmawiałem z jedną z pań nauczycielek, akurat to była osoba od języka polskiego, która była w pełni tak naprawdę gotowa wewnętrznie też, jeżeli chodzi o na zmianę. To znaczy ona powiedziała, że chce coś zmienić, czuje w ogóle ten temat IT, chce spróbować i bardzo dobrze się czuje. I takie osoby właśnie na pewno odnajdują się na tym programie. Ostatnie, tylko bardzo krótko już. Gdzie znaleźć, gdzie w sieci szukać dziś? Cyber security, cyber security, wpisać i znajdziemy państwa? Można wpisać i znajdziecie nas. Wystarczy hacker.eu.pl. Tam na pewno to jest nasza strona. Polska, są formularze, są wszystkie informacje.
wylistowane. Żeby każdy z Państwa, kto być może w tej chwili ma pomysł na to, że chciałby mieć inną pracę, po dobrej stronie mocy i taką, która daje szansę na dobre zarobki, mógł znaleźć Państwa i mógł się nauczyć takiego zawodu. Dziękuję bardzo. Na razie zostańcie Państwo z nami.